Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze copiątkowe kolegium redakcyjne, a właściwie międzyredakcyjne. Dzisiaj skład męski w 100%. Redaktor Marcin Fiołek, telewizja w Polsce.pl, portal w Polsce.pl, tygodnik sieci. I debiutujący w kolegium Kamil Kwiatek. W Polityce.pl, młode pokolenie, dzisiejszy wydawca w Polityce.pl. Panowie, no tak, krwawiąca ojczyzna zmaga się z aferą podobno korupcyjną, a na pewno taką, która budzi wiele wątpliwości i pytań. I nie chodzi mi o to, czy ktoś komuś podał karteczkę, której, jak się okazuje, nie ma. Mówię, mowa oczywiście o spotkaniu Chrzanowski-Czarnecki. Nie mówię o tym, co kto nagrał, bo to też okazuje się coraz bardziej zawiłe i podejrzane. Ale ja mam takie pytanie i zacznę, Kamilu, jeśli mogę, od ciebie. Jak to się skończy? Czy to jest taka afera, która rzeczywiście jest taką aferą jak kiedyś, afera Rywina, afera hazardowa, czy może to jest jakby zupełnie inna sytuacja, która, no właśnie, która jak może się skończyć, jak sądzisz? Do afery Rywina to trudno mi porównywać, bo to moje bardzo, bardzo odległe czasy młodzieńcze, ale mi się wydaje, że to jest bomba, która jeszcze nie odpaliła, że tutaj jeszcze na pewno będzie parę mniejszych bomb, że to nie jest wszystko, co zobaczyliśmy. No mówi się, że są jeszcze, albo mogą być jeszcze jakieś taśmy Czarneckiego. Szczególnie, pytanie, że no, taka postać jak Leszek Czarnecki raczej sobie wykalkulowała wszystko, bo wiemy przecież, że od tego spotkania do tego, co ujawniła Wyborcza, minęło sporo czasu, więc jest przygotowany na to. Był przygotowany na to, żeby ujawnić te spotkanie z Chrzanowskim. Wydaje mi się, no właśnie, bo na przykład dziś czytamy, że no właśnie, co z szefem MBP, z panem Glapińskim, też teraz, kto był czyim człowiekiem, właśnie, tak? Teraz każdy próbuje się odżegnać od tego, że Chrzanowskiego znał i że był z jego polecenia. Tak, mam takie wrażenie, jakby to był człowiek, który dopiero wczoraj wszedł do swojego gabinetu. Marcinie. To jest, mam wrażenie, trudny moment dla obozu rządzącego. Nie dlatego, że jest taki czy inny problem dotyczący szefa KNF, ale dlatego, że to jest uderzenie trochę w miękkie podbrzusze premiera Morawieckiego. Mam na myśli miękkie podbrzusze, myśląc o tym, że chyba zgodzimy się tutaj wszyscy, że szef rządu dobrze organizuje system finansowy w Polsce. Znaczy, wyniki bronią go niesłychanie mocno. Nawet mamy jakąś zadyszkę w Niemczech za naszą zachodnią granicą. W Polsce po prostu lokomotywa gospodarcza pędzi ponad 5% każdy kwartał, rok do roku również całkiem niezłe wyniki, niski poziom bezrobocia, wszystko się zgadza, tak? Wszystko się zgadza. Tymczasem tutaj, przy nadzorze finansowym, niezwykle drażliwej i ważnej instytucji dla systemu politycznego, mamy taki duży klops, to znaczy, no, jak na dłoni widać problem z kadrami Prawa i Sprawiedliwości, trzeba sobie powiedzieć wprost, obozu rządzącego. I tutaj no, pytanie jest otwarte. Czyim człowiekiem był pan Chrzanowski? Czy pan premier Morawiecki nie będzie chciał upichcić drugiej pieczeni przy tym jednym ogniu? Czyli na przykład, nie ma co też ukrywać, są przecież wewnętrzne frakcyjne wojenki, ambicjonalne, podjazdowe. Jak w każdej partii władzy, jak w każdej partii władzy, tak, dokładnie, więc to jest normalne. Natomiast no, jest pytanie o to, jak reaguje obóz rządzący, bo mnie osobiście brakuje powiedzenia trochę czegoś więcej niż tylko reaktywne działanie, dymisja, reaktywne działanie służby, reaktywne działanie dotyczące tego, co dzieje się dzisiaj. Brakuje mi powiedzenia przez pana premiera, może w orędziu, może w dobrym wywiadzie, może w niezłym innym formacie, o co chodzi z jego perspektywy, jak to wygląda z oczu szefa rządu, który przez lata nadzorował przecież finanse, który przecież dobrze znał te rozgrywki międzyfrakcyjne. Może trzeba powiedzieć, nie zaufaliśmy odpowiednim osobom, może trzeba powiedzieć, pomyliliśmy się w sprawie konkretnych pomysłów na zarządzanie, może trzeba powiedzieć, że trzeba szarpnąć cuglami, nie wiem, tak, to jest pytanie otwarte, ale brakuje mi tej reakcji u pana premiera, u rządzących dzisiaj państwem, że są reaktywne, czyli Prawo i Sprawiedliwość staje się reaktywne, a przez to wchodzi do głębokiej defensywy. Mało tego, ja mam, że rozmawialiśmy o tym w ciągu ostatnich kilku dni na tutaj jak koledzy z koleżankami naszymi redakcyjnymi. Ja się dziwię, bo ja na miejscu premiera Morawieckiego, i tu Kamilu do ciebie się kieruję, ja bym zrobił dokładnie tak. Wychodzę tego dnia, w którym jest publikacja w Gazecie Wyborczej. Niech będzie wieczorem, tak jak Marcin mówił, czy to będzie wywiad, czy to będzie orędzie, czy to będzie briefing, i mówi tak, o to nam chodzi. Chcieliśmy przejąć Getin Bank, chcieliśmy przejąć ideę, a chcieliśmy przejąć dlatego, że odkąd idziemy do władzy, mówimy, pieniądze naszych obywateli są ważne. To są instytucje z problemami. Nie chodzi o repolonizację oczywiście, bo to są spółki polskie, ale o pewną, wręcz ja nie boję się słowa nacjonalizacja w przypadku zagrożenia pieniędzy Polaków.
Moim zdaniem nadałoby to inną zupełnie narrację, to co Marcin też powiedział, do tego się odnosząc teraz, no to, bo wszystkie te działania są rzeczywiście reaktywne, wszystkie działania są ex post, prawda? I jak sądzisz, brakło tu koncepcji PR-owej, czy może jest inny zamysł, o którym jeszcze nie wiem? Z jednej strony myślę, że powtarza się to, co jest jakimś takim mankamentem tego rządu, że on nie jest zawsze przygotowany, że ten sztab kryzysowy zawsze go brakuje, że to jest faktycznie, mieliśmy na przykład ustawę o IPN-ie, że zawsze jest ta reakcja chwilę spóźniona, choć tutaj faktycznie można powiedzieć, że była szybka dymisja, służby zareagowały, okej, tak chyba powinno to działać, ale tak jak Marcin wspomniał, co dalej, bo niby teraz, no co, sprawa jest zakończona, no nie jest, prawda? No niektórzy mówią, że się zaczyna, tak? No właśnie. No jest jedyne wytłumaczenie, dlaczego pan premier nie wyszedł, dlaczego nie przyjmują inicjatywy, być może dlatego, że są świadomi tego, że Roman Gierty, Gazeta Wyborcza, całe to towarzystwo, które, no, chcę powiedzieć, no, uruchomiło tę operację, mają kolejne taśmy. No, nie ma co kryć. Jeśli Leszek Czarnecki 8 miesięcy temu nagrał przewodniczącego KNF-u, to no, naprawdę trzeba być niezwykle naiwnym, by sądzić, że na kolejnych spotkaniach, nie wiem, z prezesem NBP-u, z politykami Prawa i Sprawiedliwości, być może, nie wiem, czy takie nagrania są, czy takie spotkania były, ale no, byłoby trzeba być naiwnym, że Leszek Czarnecki, skoro nagrywał szefa KNF-u, to nie starał się zorganizować spotkania i nagrać, nie wiem, właśnie prezesa NBP-u, nagrać człowieka z jakichś finansów Prawa i Sprawiedliwości, kogoś decyzyjnego w tym obozie. I być może pan premier czeka na kolejne uderzenie, bo nie chce się wystrzelać z argumentu. To jest jedyny gdzieś furtka, którą bym był w stanie rozważyć, ale to i tak jest za mało. Patrząc po dziennikarsku oczywiście. No dobra, to ja zapytam do cholery jasnej. Gdzie jest obsługa, pomoc kontrwywiadowcza, ochrona kontrwywiadowcza najważniejszych ludzi w państwie? Kamil, no to jest trochę tak, że oczywiście dzisiaj służby pilnują premiera, wicepremiera, ministrów i tak dalej. Natomiast ja się bardzo dziwię, bo miałem takie nieodparte wrażenie, że minęły 3 lata i dalej są jakieś takie pola pozostawione zupełnie ugorem. No jakby właśnie to, no przecież gdyby miał ochronę kontrwywiadowczą, oczywiście, że Chrzanowski mógłby powiedzieć to, co powiedział, prawda? Jeżeli to, co słyszeliśmy chyba wszyscy. No tak, ale ktoś by nad tym czuwał, ktoś by go kontrolował, bo przecież pomoc kontrwywiadowcza czy ochrona kontrwywiadowcza to nie tylko ochrona, ale jednocześnie kontrola. Może tutaj też zabrakło i może wyciągnie rząd z tego wnioski. No miejmy nadzieję, no bo faktycznie jest to niedopuszczalne, kiedy urzędnik państwowy nie jest w jakiś sposób chroniony, prawda? Urzędnik KNF-u, ogromnej instytucji, która zarządza ogromnymi, bardzo ważnymi sprawami w państwie. No właśnie, tylko pytanie, czy po tych 3 latach, kiedy mówiliśmy o państwie teoretycznym, państwie tekturowym, mówiliśmy o tych 8 latach rządów, i co, nic się nie zmieniło? No powinno. 3 lata to już jest naprawdę kawał czasu, żeby coś zmienić. A to nie jest trochę tak, że ten rząd bardzo boi się tego, żeby służby były bardziej aktywne? Paradoksalnie. Że może natychmiast opozycja zarzuci, że to jest państwo, prawda, państwo bezpieki, państwo, którym służby specjalne kontrolują wszystko. Ale ja mam zawsze takie nieodparte wrażenie, że jeżeli formacja polityczna jest uczciwa, to i służby są uczciwe. Oczywiście służby mają swoje metody, swoje sposoby działania. Nie zawsze można się z tym zgadzać. Nie zawsze one są etyczne, ale zawsze ku temu idą w jakimś celu. Jak sądzisz, Marcin? No to jest pytanie tak naprawdę o koordynację tego, o sterowność tego obozu rządzącego po 3 latach od przejęcia władzy. 3 lata, równo 3 lata temu pani premier Beata Szydło została zaprzysiężona jako, jako pani premier właśnie. No i to jest pytanie, czy przez te 3 lata jakość instytucji państwa polskiego jest na tyle lepsza, o tyle lepsza, że możemy powiedzieć, że jest okej. Ja uważam, że nie jest okej. Cały czas są duże pola dziurawe, duże pola leżące ugorem, gdzie tak naprawdę albo nie ma kompetencji, albo nie ma kadr, albo nie ma pomysłu na zagospodarowanie tych pól. I służby specjalne są niestety po części jednym z takich pól. Dużo słyszeliśmy na przykład jeszcze przed wyborami o reformie służb specjalnych, o połączeniu niektórych agencji, o restrukturyzacji ich, o nadaniu im nowego sznytu. Temat upadł. Upadł, no jak sądzę, z powodu wewnętrznego braku niezgody na to, jak to miałoby wyglądać. Znaczy, jeśli pan premier ma inną wizję na funkcjonowanie państwa niż szef koordynator służb specjalnych, być może niż prezes Kaczyński, być może też niż pani premier wcześniej Beata Szydło, to jest wszystko dopuszczalne, ale w końcu trzeba się zdecydować, idziemy w lewo albo w prawo. No w kuluarach nie jest tajemnicą, że usłyszeliśmy i ty, i ja, Marcinie, że tak, to reforma, ale to już po wyborach, prawda? No ale tak jest ale trochę... tak, ja to słyszę, pamiętam, kiedy w zeszłym roku, dobrze, jesienią ubiegłego roku
około września, października robiłem kolejny wywiad z wicekoordynatorem, wiceministrem Wąsikiem, to usłyszałem: tak, to po nowym roku. Na świętego nigdy, to jest oddawanie. Tak, tylko też pamiętajmy i warto chyba o tym wspomnieć, bo ja akurat służb bronię tutaj w tym przypadku, ponieważ ja widzę taką sytuację, w której to nie jest decyzja Mariusza Kamińskiego, czy Macieja Wąsika, czy Ernesta Bejdy, czy pana Pogonowskiego, tylko to są decyzje idące wyżej. I warto chyba zadawać pytania, co z reformą służb specjalnych, bo Kamilu, teraz do ciebie kierując zdanie, ja mam takie wrażenie, że dzisiaj państwo, które, jeśli chodzi o zmiany, takie głębokie zmiany, żeby już nie było Amber Gold, bo te zmiany w tę stronę, żeby nie było hazardówki, no rzeczywiście gubi pewien sens gdzieś po drodze, gubi przede wszystkim, chyba takie mam wrażenie, to co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Jak ty sądzisz? Odniosę się do tego, co mówiliście, że faktycznie jest ważne kwestie, o których mówiło się na początku, odkładane gdzieś czy po wyborach, że nie ma teraz czasu. No, faktycznie mamy ten maraton wyborczy i tutaj nie spodziewałbym się jakichś dużych zmian, no bo wiadomo, jak od razu zareaguje opozycja, jaki będzie larum, ale z drugiej strony, czy rząd, czy państwo, które jest silnym państwem, powinno na taki hałas patrzeć, tak? Czy po prostu reformować państwo, żeby ono było silniejszym państwem? A może brakuje po prostu takiego, może jest taki strach, a jak to będzie odebrane w trzech czy czterech redakcjach? No, ale czy państwo to powinno na to patrzeć, jeżeli kierunek jest dobry, czy to samo się nie broni? No pytanie, czy dobry jest kierunek, tak? A kierunku na razie nie ma, bo reformy nie ma. No to właśnie. No. To jest niestety właśnie pytanie. Słuszna uwaga, Kamil. To jest trochę tak, że po dużych reformach, jakie się udały, 500+, duże transfery społeczne, poniekąd w dużej mierze reforma wymiaru sprawiedliwości, zmiana struktury Sądu Najwyższego i tak dalej, ten rząd potrzebuje, ta ekipa potrzebuje szarpnięcia cuglami, wyznaczenia kierunku zmian. Znaczy, może trzeba powiedzieć, mówię wprost, może trzeba powiedzieć Polakom: kończymy reformy, bo pewne rzeczy żeśmy wykonali. Teraz będzie administrowanie pisowska wersja ciepłej wody w kranie. Być może to jest jakiś pomysł. Ja nie twierdzę, że to jest nawet zły pomysł. Ja nie mam tutaj zdania, szczerze mówiąc, bo trzeba byłoby rozpatrzyć. Ale ja mam jednak nieodparte wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość wtedy jest w ofensywie, wtedy dochodzi do serc i umysłów Polaków, kiedy mówi: o coś nam chodzi, tak, coś z tym państwem chcemy zrobić. To administracja bieżąca jest oczywiście niezwykle ważna, bo to jest codzienność, ale chciałbym usłyszeć od Jarosława Kaczyńskiego, od premiera Morawieckiego, od kierownictwa całego obozu Zjednoczonej Prawicy, co dalej? Jaki jest pomysł na drugą kadencję? Po co Prawo i Sprawiedliwość ma przedłużyć ten mandat? Na razie tego nie słyszę. Ale może o tym usłyszymy już w kampanii. No to jest jakaś odpowiedź. Z drugiej strony, no już Ciepła Woda miała być od tego momentu, kiedy premierem został pan Morawiecki, prawda? Miała być tylko gospodarka. Ale widzimy, że pamiętamy, jak trudny okres miał Morawiecki, gdy musiał bronić, zaczął od sporu z Izraelem. No więc chyba to gospodarowanie nie jest czymś dobrym, bo to się wszystko rozmywa. Faktycznie gdzieś... Na drugą nóżkę, trochę, żeby nam namieszać. Może to administrowanie działa. No słuchajcie, gospodarka działa jak, nie wiem, żre jak cholera, mówiąc kolokwialnie. Wszyscy są pod wrażeniem boomu, jaki jest w tej chwili w Polsce. Oczywiście za moment może być wyhamowanie, bo idzie koniunktura gospodarcza na całym świecie taka. No co 3 miesiące ona sondaże są niezłe dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak, wybory samorządowe dają niezły asumpt do myślenia o przyszłym roku. Przynajmniej jeśli chodzi o sejmikowe w przełożeniu na parlamentarne, jak dotychczas bywało. Może to, kurczę, gra, działa. Może gra, ale rozleniwia to po prostu wewnątrz rządu. A może my jesteśmy trochę tak przyzwyczajeni, że to był ten taki jeden blok, prawda, który w 2015 roku w zwartych szeregach, prawda, szedł jak walec, tak jak mówisz, rozbijał. A to ja zapytam inaczej. Myślicie, że jest na przykład szansa, bo rzuciłem takie political fiction bodajże wczoraj czy przedwczoraj, patrzyli wszyscy na mnie jak na wariata dzień jak co dzień, więc może to jest moment, żeby wywrócić stolik, żeby na przykład Jarosław Kaczyński zrobił jakąś mega totalnie głęboką rekonstrukcję rządu, na przykład włącznie z premierem. Zastanawiam się, pytam, czy to jest dobry moment, bo już za 2 miesiące to nie będzie dobry moment. Oczywiście ktoś zada pytanie, ale po co? No to ja odpowiem, żeby przywrócić narrację właśnie Jarosława Kaczyńskiego. No to pewnie Marcin za chwilę powie, nie, kiwam, ale jest okej. Okay, kiwam głową na nie, nie dlatego, że jest okej, okay, bo jest, tak jak mówię, wiele pól do poprawy, do tego, tylko że dzisiaj głęboka rekonstrukcja rządu i próba zresetowania wizerunku Prawa i Sprawiedliwości zostałaby odebrana jako kompletny chaos i kompletną nadsterowność, jaka jest. Ta nadsterowność i tak jest spora, ale gdyby to było takie teraz szarpnięcie w drugą stronę, to byłoby uznanie: aha, oni się gubią.
opozycja poczułaby krew zupełnie bardzo, bardzo wyraźnie. I z tego niezłego kapitału, jaki z jakim Prawo i Sprawiedliwość, ja mam wrażenie, z pole position startującego w ten rok wyborczy 2019, weszłoby w takim wyrównanym szeregu. Ja oczywiście prowokuję bardziej niż rzucam pomysł pod tytułem, no bo to rozwalmy to wszystko, zróbmy to wszystko na nowo. Nie ma ku temu przesłanek. Mamy rok, żeby się zreorganizować. Nie ma ku temu przesłanek, bo nie mamy roku. Tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość ma dosłownie 3-4 miesiące. Na wiosnę będzie już kampania do Europarlamentu, gdzie znowu trzeba będzie opowiedzieć o Europie i o Polsce w taki sposób, by zachęcić moc wyborców. Już widać, Grzegorz Schetyna będzie apelował o strefę euro. Był na szczycie w Helsinkach po partii EPP, gdzie Angeli Merkel tak naprawdę obiecał wprost w wystąpieniu, że Polska będzie zmierzała do strefy euro, jeśli Platforma wróci do władzy. I to widać, że to będzie oś sporu. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj odpowiedź, ma przygotowaną swoją opowieść o Unii, nie taką, że jesteśmy na nie, tylko że jesteśmy na tak, ale i chcemy tę wizję sprzedawać nie tylko wewnątrz kraju, ale i za granicą? Mam wątpliwość. To spytajmy Kamila, czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na to, żeby taką opowieść mieć, czy tę opowieść ma w ogóle? Najpierw będzie musiało Prawo i Sprawiedliwość się zmierzyć z tą narracją po Lexicie, bo moim zdaniem ona faktycznie gdzieś w głowach Polaków, nie jest to jakiś duży procent, ale ona gdzieś tam jest i ona faktycznie... No wystarczy, żeby była w dużych miastach, a duże miasta będą decydowały o głosach eurowyborów, prawda? Nie tyle, że one będą decydowały, ale to może umocnić jeszcze ten... pisosceptycyzm w dużych ośrodkach. Widać, że w rządzie jest tego świadomość, bo widać nawet to po tym, jakie są wypowiedzi na temat wyroku TSUE, prawda? Że faktycznie on będzie wykonany, tylko czekamy na jakieś ostateczne rozstrzygnięcia, że to trzeba tak, nie inaczej, że jest chęć porozumienia. No nie wiem, czy chęć, ale potrzeba, dogadać. No. Znaczy, chęć porozumienia może bardziej niż właśnie. Tak. Wojtek się z tego bardzo cieszy, że pani profesor Gerzdow prawdopodobnie wróci do Sądu Najwyższego. Ja jestem wielkim fanem pani najbardziej znanej emerytki sędziowskiej, pani profesor. Jeszcze emerytki, ale wkrótce pewnie już nie. Zobaczymy, bo ja akurat jestem fanem teorii, która mówi, że rozstrzygnięcie TSUE nie będzie takie jednoznaczne. Zobaczymy. Panowie, to jeszcze szybko przebiegnijmy do tego, co się dzieje tu i teraz. Jakby w tle tych niby wielkich afer mamy przecież bardzo ważne i mocne rozmowy polityczne w niektórych regionach. Mówię o koalicjach sejmikowych. Jak Marcin na to patrzy? Rozmawiamy tak naprawdę na kilka dni przed pierwszymi posiedzeniami sejmików, kiedy to rozstrzygną się losy marszałków województw i tych większości koalicyjnych. No i na dzisiaj wydaje się, że stan gry jest taki. 7 województw dla Prawa i Sprawiedliwości, w tym 6 samodzielnie, w porozumieniu z bezpartyjnymi samorządowcami. To Dolny Śląsk, a 9 dla porozumienia Platformy PSL-u, gdzieniegdzie jeszcze z dokoptowanym SLD, czy mniejszością niemiecką, jak na Opolszczyźnie. I to jest stan na dziś, ale i na Mazowszu, i na Śląsku, to są takie dwa swinging states, jak powiedzieliby Amerykanie, gdzie waha się ta większość do ostatniego i będzie się wahać do ostatnich godzin przed głosowaniem nad kandydaturą marszałków. Bo to jest tak, jeśli teraz marszałków wybierzemy w danej konstelacji politycznej, to da się ich odwołać dopiero przy większości 3/5 bodaj. Więc to nie jest łatwe do zrobienia. Z tego, co wiem, wielu polityków na Mazowszu PSL-u, a wielu polityków SLD na Śląsku, przebiera nogami, bo oferta PiS jest lepsza niż oferta Platformy. I teraz jest pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty z centrali SLD i Władysław Kosiniak-Kamysz z centrali PSL-u będą w stanie ujarzmić pokusy, pragnienia i ambicje swoich baronów? No nie wiem, czy przegrywają. No ale Dolny Śląsk pokazał i niektóre powiaty, bo to teraz wchodzę troszkę niżej, wchodzę do powiatów, udowodniły. Kończy nam się czas, Kamilu? Jak ty na to patrzysz? Nie dziwię się w sumie, że takie układy się tworzą. Widzieliśmy wynik wyborczy PSL-u. Ilu stracił? Katastrofalny właśnie. No więc nie dziwi, że ci na dole, bo centrala może mówić faktycznie nie ma żadnego porozumienia z PiS-em, ale na dole przecież ludzie na to nie będą patrzeć, prawda? Kto będzie patrzył? No sam Kosiniak-Kamysz opisał swoich kolegów na taśmach. Kto na dole będzie patrzył, co mówi Kosiniak-Kamysz, kiedy jest walka o posadę, prawda? No właśnie, drodzy państwo, co nam będzie mówić Kosiniak-Kamysz, jak zwyciężać mamy, że tak powiem, parafrazując. Drodzy państwo, to było Kolegium. Moimi gośćmi Marcin Fiołek Dziękuję. Oraz Kamil Kwiatek. Serdecznie państwu dziękuję.